No siema, witam ciebie serdecznie z tej strony nosorożec Nosy, który pokazał ci świetny poradnik do Malzahara, jak i wiele innych, ale już mniej chętnie oglądanych poradników. Dzisiaj mamy dzień po Fame MMA. Ja jeszcze się pochorowałem po wczoraj, bo zjadłem chyba coś niedobrego. Dlatego postanowiłem wysłuchać prośby jednego z widzów i zagrać rankę na diamencie z powrotem po miesiącu przerwy. Właśnie Malzaharem i zobaczyć, jak mi pójdzie. Jak widzicie, idzie mi nieźle, ale to dopiero 40 sekund. Co będzie dalej? No to już wtedy pokaże nam świat i los. Ja w każdym razie jestem gotowy. Znaczy może nie do końca, bo nie wziąłem dematerializera, ale mogą być. No dobra, młode ciapeczniki. Korzystając z okazji, zapraszam was do polubienia fanpage'a, bo tam się odbywają streamy. Co wieczór praktycznie o 19:00. No i co mogę więcej powiedzieć? No miło by było, jakbyście tam czasem wpadali i mnie wspierali. Dobra, bierzemy się za Yasuo, no bo oczywiście przecież to musi być Yasuo. Bo jakby to inaczej było, gdyby trafił się ktoś inny. Ewentualnie Zed. Albo Fizz. Także na razie sobie last hitujemy, oczywiście standardowo. Staramy się dobijać z basiczka. O, idzie Udyrek, ale... A czy tu coś... On nie chce wyjść za bardzo do nas. No, chciał mu pokazać emotkę, bardzo miło z jego strony. W każdym razie my się tak zastanawiamy. Fajnie by było mu zdjąć... O. Fajnie by było mu zdjąć shielda. I zobaczyć, ile damage'a przyjmuje, dlatego właśnie testujemy to. I sprawdzamy, jak to wychodzi. No tak średnio to wychodzi. Może z ciapciuchami by było lepiej. Także po prostu zamysł jest taki, że sobie farmimy na spokojnie i oglądamy mapę, bo w razie czego będzie trzeba zejść i pomóc naszemu leśnemu dziadowi. O, przeskoczyło na niego. No i bardzo fajnie. W każdym razie, no widzicie, no co mam wam powiedzieć. Nudna gra na początku, ale jak zwykle, jak to zwykle bywa. Po prostu pasywnie. Właśnie nawet fajnie, że pasywnie. Udyr, dawaj. No. Fajnie, że pasywnie, bo jednak ten Yasuo bywa trochę męczący z tym skakaniem. Dlatego też Malza jest dużo lepszym pikiem w niego niż taki Vel'Koz. Dobra, czekaj, zejdźmy tu, zobaczmy co się dzieje, bo nie widać Yasuo. Okej, no w razie czego jesteśmy w pogotowiu. Jeszcze też wypuszowujemy, żeby on ewentualnie coś tracił na tym. No, więc trzeba mieć jakby kontrolę nad tym wszystkim. W tej chwili linia się puszuje do niego. Ma mniejszy level, także jest jakby w gorszej sytuacji, żeby potencjalnie zejść z tej linii. Zabić nas nie zabije. No jest nieźle na razie. Last hity nie są takie złe. Jak wiadomo, naszym najważniejszym celem jest teraz zarobienie 1300 golda. I po zarobieniu 1300 golda nasze ciapeczniki oraz grypa staną się dużo wspanialsze. O, znowu tutaj się dzieje. Teraz mógłbym tu może coś zdziałać. O, odpuścili. Szkoda. Szkoda, że odpuścili. Bo ja mogłem nawet fleszować. Nie wiem, czy Teemo ma flesza, czy nie. O, ty wariacie, ty. Jak te ściany, co? Irytują. No dobra, wróćmy do CS-ów, bo to jest najważniejsze. Jak już będzie 1300 golda, no to będziemy mogli też pomyśleć o roamowaniu trochę. Powiem szczerze, że się przyzwyczaiłem strasznie do tego roamowania teraz, bo grałem przez miesiąc na Smurfie. No i tam grałem często Aurelionem, który jest wręcz stworzony do tego roamowania. Także tak się tu nastawiam też trochę na to. 1100 golda, no to jeszcze troszkę.
Także jeszcze sobie poczekamy. Spróbujemy to wypchnąć, żeby się łatwiej CS-owało, ale niestety nasze ciapciuchy dostały po ryjcu, także musimy tutaj jakoś się postarać, o, wywalczyć. No dobra. Jeszcze z jedną falę bym chciał. Przepraszam bardzo. Tylko teraz to już ciężko, bo bez many. Uder nie może mi tu zgankować przez to. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Już jest 1300 golda. W sumie właśnie zdałem sobie sprawę, że przecież mam marketplace'a. Czyli tak naprawdę mogłem wrócić wcześniej. Dobra, on jeszcze zszedł. To jeszcze sobie złapiemy co można, co łaska. No, nie jest źle na razie. Ciekawostka jest taka, że ta Kajza mnie poznała w lobby. Dobra. Lecimy po sprzęcie. To oczywiście standardowo książeczka. No i co? No i wracamy. Teraz tylko jak najwięcej tej fali wziąć, szybko wypuszować i przerwać Yasuo jego recall, bo na pewno się teraz recalluje. Tylko gdzie? O, tu jest. A, minimalnie. No więc trzeba szybko kolejną falę wziąć, żeby ta nasza się rozbijała, zwłaszcza, że to jest ta z czołgiem. I wtedy zobaczymy, co dalej. Mamy ulta. Jesteśmy teraz w sytuacji, w której moglibyśmy roamować z tego względu, że ta fala właśnie jest mocarnie wypuszowana. Wypuszowana do przodu. Dobra, tu się nic nie wydarzy, to sobie zdeepwardujemy. Warto tutaj pinka stawiać w tych miejscach. No bo daje nam tutaj większe pojęcie o tym, co się dzieje na mapie. On już tę falę wziął, także trzeba jeszcze jedną falę wypuszować. Farma nie jest taka zła. No, nie podchodzi. Tak myślałem, żeby zobaczyć, czy jestem w stanie go mocno zbić. Wydaje mi się, że w tej sytuacji może byłbym w stanie go wysolować nawet. Jeśli bym dobrze oczywiście użył ciapeczników. Dobra. Wypuszowaliśmy to oczywiście roam. I zobaczymy, czy coś się tutaj da zrobić. Oj, chyba widzą. Chyba nic z tego nie wyjdzie, ale zobaczmy. Nie mają tu warda ewidentnie. Dobra. Come on, Taricu! No dobra, z basiczka. Bardzo fajnie. No i co? No i wracamy. Oj. No i on tego plate'a będzie chciał usilnie tutaj wziąć i mu się to uda. Czyli ma coś za coś. Ale, dobra, no... Jeszcze zabierzemy mu plate'a w zamian za to. Jeszcze to sobie odbijemy. Nie mam ulta udr. O! Taki odważniak. O! Dobra, chyba go mam. No. Fajnie. W sensie dla mnie fajnie. Dla udyra już tak nie bardzo. No ale zamierzenie jest takie, żeby... O, jaki wariat tutaj idzie do mnie. No zamierzenie jest takie, żeby budować przewagę i jej nie trołować. Dopóki będziemy mieć przewagę w złocie nad nimi wszystkimi, no to będzie wszystko pod kontrolą i będzie wszystko fajne. Także tego rozwiązania się będziemy trzymać. Musimy mieć realny wpływ na to, co się dzieje tutaj. Oczywiście mówiąc realny wpływ, mam tutaj na myśli ciągłą presję, którą wywieramy, w wyniku której ludzie nie mogą schodzić z linii. O Jezu. O, przepraszam was bardzo. Kontynuując mój wywód. On tutaj schodzi, no to od razu ma pusha
na cyce, czyli nie może zejść, musi wrócić. Trzeba korzystać z tych narzędzi, które oferuje Malzahar. To wypychanie linii jest po prostu mega mocne. Dobra, w tej sytuacji, czy tu coś możemy zasystować? Musimy wręcz wypuszowywać teraz, bo jeśli oni będą chcieli tutaj zejść, to musimy być pierwsi. Jest przewaga levelowa też z naszej strony. No, pojawił się tam Kane. Dobra. To zajdę sobie tutaj, może go złapiemy. No, no dobra. No także Yasuo tutaj jest w kiepskiej sytuacji do takiego schodzenia, bo on tam stracił chyba ze 2-3 CS-y. Za dużo tutaj powiedzieć nie może. No i o to chodzi, żeby tę kontrolę utrzymywać. Arma jest całkiem niezła, jeszcze ją powiększmy tutaj o dżunglę. Jezu, jakie to bydlaki są. Jakie bydlaki. No tam się dużo dzieje, jest Yasuo, dobra, no to skoro tam jest Yasuo, to my oczywiście teraz zrobimy to, co on zrobił wcześniej, czyli weźmiemy te plejty w miarę możliwości, jak najwięcej. Jeszcze tam jest Riven, powinni się tam wybronić. No i dobra. Potężna fala jest, powinniśmy być w stanie naprawdę sporo tutaj zdziałać. Okej, Nick. No dobra, może go zrobię. No nawet łatwiej niż myślałem. Dobra, i on tam cały czas jest, ten Yasuo, także może weźmiemy cały turret. Mam w razie czego teleport zaraz, także może coś jeszcze będę w stanie tam zrobić. Oni tam pingują. Dobra, zejdę, bo on chyba będzie tędy biegł. Nie, widać go tam. No dobra, no to dupa. Może ten turecik jeszcze chociaż wezmę. Gdybym wziął ten turet, to by było bardzo duże. Dla mnie. Także jeszcze szybki szof. Już i tak jest całkiem niezła kasa, niezła farma. Także ciapciamy to. Ten plejcik na pewno, ale może jeszcze jeden. Oczywiście minionki respie wtedy, kiedy fokusowany jest czołg, żeby one mogły jak najdłużej atakować. No i udało się. Elegancko i w tym momencie mit już jest nasz. Albowiem, no, będziemy mogli tutaj kontrolować wszystko. Mamy teleport. Także może im jeszcze pomogę zaraz. Jak będzie się gdzie steleportować. Jeszcze zakupy. Dobra, tylko dokąd się teleportować teraz? Gdzie się teleportować? Dobra, tutaj idę. Jak ich podrzucił? No ale dobra. No dobra, no to jak go nie ma, no to sobie oczywiście wypuszowujemy. Bo w zasadzie to kto może nam zejść? No, Teemo jest na topie. Kane jeśli zejdzie, no to raczej myślę, że Kane'a jesteśmy w stanie zabić jeszcze bardziej niż wtedy. Zwłaszcza, że to ulti jest. Także puszujemy. O, Lulu. Uuu, ale on boli to. Jest też Kane. Dobra, zawsze ulti spalone. Zawsze się chłopaki muszą cofnąć, także potencjalnie będzie tu już tylko Yasuo. No, teraz mam z nim gorzej, bo nie mam ulta. Ale ja tutaj zostawać na razie nie będę, bo jest tutaj farma w dżungli do wzięcia. Nie ma? Dobra, myliłem się. No to uzyskujemy kontrolę. O, patrzcie. Ajajaj, jest tu ktoś do pomocy, jest Udyr. No. Także no, kontrolujemy tutaj dosyć spory kawałek mapy.
to za bardzo uniemożliwia im przechodzenie teraz na topa. Bot też mocno puszuje. Jeśli oni zdecydują się zejść na bota, to tak naprawdę ja robię presję, tak jak teraz w tej chwili, widzicie. Dobra, no zdecydowali się zejść i teraz oddają turę dla mnie. Chodzi o to, żeby zawsze to coś się działo. O, oni jeszcze tam zabijają nawet. Dobra, ale fale, potrzebuję fale. W razie czego ulti się już ładuje. No i pięknie. O, nawet Kejnik jest. On zaraził się. Biedny, schorowany taki. Dobra, postawmy sobie wizję, żeby tutaj w razie czego nas nie zaskoczyli. A może ktoś tutaj zejdzie? Jest Lucian, ale jest też Lulu, także... zabić go tu nie zabiję. Mam dużo pieniążków, ale jeszcze sobie odepchnę, żeby ta presja cały czas tutaj była wywierana. Oni tam schodzą, dobra, idę do nich. Dawaj, troszkę za późno. O, Yasuo jeszcze jest. Dobra, to ja się tu już nie biję. No dobra, no nic się nie stało. Idziemy sobie coś kupić za to, żeby mieć jeszcze większą bułę w łapie. Ale oczywiście zakupy nie byłyby takie same, jakbym tego nie wziął. Wink, wink. No oni tam strasznie biegają po tej dżungli. No mamy praktycznie całą mapę zdominowaną tak naprawdę. Czy coś tutaj jeszcze się da? Nie, oni nie chcą. Ja bym chciał. No ale dobra, zgromadziło ich się tutaj trochę. No dobra. Idziemy po te zakupy wreszcie. 3-0, 175 CS-ów w 17 minucie, no prawie 18. Nie jest źle, no jest to na pewno bardzo dobra gra. Ale muszę przyznać, że Teamek też gra, bo w zasadzie wszędzie wywieramy presję na tych liniach i ograniczamy im wizję na mapie. No dobra, jest Drake, tylko złota zasada jest taka, że zanim zejdę na tego Drake'a, to muszę zepchnąć tę linię. Także wytrzymajcie chwilę, ciapciuchy, ja zaraz tam się zjawię. No i dobra. Tutaj wizja jeszcze. I jedziemy. W sumie tu nie ma z czym jechać, ale może jeszcze kogoś wyłapiemy. No mam tego flasha i ulta, także teoretycznie jeden target umiera od razu od buta, jak to mówią. O, tam się idzie Yasuo tędy, także... O, właśnie. To coś z tego wyjdzie więcej. Troszkę mnie wyzonował ten Kane. No ale turret to musimy wziąć. No i dobra. Jakąś kuleczkę nam postawił ten mały diabełek, ale co to mu da? Dobra, może tego Blue wezmę. Jeśli jest. Mam nadzieję, że jest. Bo byłoby fajnie. Dobra, nie ma. Oni pingują Barona, dlatego ja zagram sobie tutaj wokół bota. Z tego względu, że mam teleport. Może jeszcze ten Teemo jakoś tutaj wyjdzie i go złapie. Także no wiecie, no taka zasada, że ja będę tutaj wypuszowywał, zmuszał ich do zejścia. I wtedy jak ktoś do mnie zejdzie, to robią Barona, ja ewentualnie mogę się tepnąć. Złota zasada, żeby nie paść.
No, on się tam rikaluje, no dobra, to czekaj. 7. No i bang. No dobra, teraz patrzymy. No Yasuo jest na midzie, na razie sobie wypuszowujemy to i patrzymy, jaka będzie reakcja. Czy pójdą do nich, czy pójdą do nas. Tutaj, żeby coś widzieć, bo nie mam warda. O dobra, Yasuo z Lucianem są tutaj, także na spokojnie mogą tego barona robić. Ja się tutaj zakręcę, bo oni mogli odpuszować i zejść od razu. Na razie wygląda to dobrze. Dobra, Lucian już schodzi, także ja podchodzę do góry. No i pięknie. No to ja zostaję w takim razie. O, Yasuo. O kurde, jaki wariat. Aha, dobra. No, no to jak widzicie, udało się. Zobaczmy może jeszcze ile punktów dostaję po miesiącu przerwy. Mam nadzieję, że więcej niż 15. Teraz się dowiemy. Dobra, damy pajacowi, bo pajac nas skojarzy. No i do tych punkcików, pokażcie mnie. No, piękny piesio, dostał level. I 17, nie tak źle. Może sobie spróbujemy trochę pograć na tym koncie. O, nawet dwa honorki, SK jest. Wyszło nie najgorzej. W damage'u nie najlepiej, ale za to przyrost hajsu mamy największy w całej grze, także jest dobrze. No nic, trzymajcie się i do zobaczenia na streamkach czy też w następnym filmie.